Tajemniczy podgórz. W dzisiejszych czasach żyje naukowiec o imieniu Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Pewnego dnia przez przypadek uruchomił maszynę czasu i przeniósł się na Stary Podgórz w czasie II wojny światowej. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz został na ulicy zaatakowany przez hitlerowca i zawleczony do jego kryjówki. W kryjówce jeden z więźniów został zastrzelony, a Grzegorz z drugim więźniem uciekł. Na ulicy został zauważony przez Jarosława, lecz pocisk hitlerowca przeszył pierś drugiego więźnia, ale na szczęście Grzegorz i Jarosław uciekli. Popełnił samobójstwo i przyjechała po ich ciałach zabójcza i krwiożercza bateria śmierci. Problemy i Grzegorz i Jarosław nie przenieśli się do domu, lecz przenieśli się w środek bitwy. Pod koniec bitwy snajper zestrzelił profesora, a jego syn ze smutkiem poszedł z nim na cmentarz. Zasmucony Jarosław, stojąc na cmentarzu, zauważył rosyjski czołg, który rozjechał grób jego ojca. Rosjanin wyszedł z czołgu i myśląc, że to Niemiec, zabił go i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Realizacja! Oliwier Szybczyn, Filip Szanciło, Marianna Boś.